Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Cześć. Dziś będziemy rozmawiali o pierwszym z narzędzi społecznego wpływu, czyli o regule wzajemności. Reguła wzajemności, którą doskonale znasz ze swojego codziennego życia. Przecież tak naturalnym jest, że jeżeli ktoś nas obdarował prezentem, to mamy ochotę, żeby odwzajemnić się dokładnie tym samym. Jeżeli ktoś zaprosił nas na swoje przyjęcie, a my tej osoby później nie zaprosiliśmy na naszą imprezę, to odczuwamy takie lekkie uczucie wewnątrz, które pokazuje nam, że coś jednak zrobiliśmy nie tak. Reguła wzajemności jest powszechna wszędzie, jest charakterystyczna dla wszystkich kultur wykształconych przez człowieka. Doskonale istotę reguły wzajemności oddaje etymologia japońskiego słowa dziękuję, ponieważ oznacza ono na tym nie koniec, a więc za uzyskane dobro będziemy musieli się odwdzięczyć. Reguła wzajemności stanowi podstawę wzajemnego pomagania sobie, wymiany darów, wzajemnego bronienia się, czy wreszcie handlu. Zasada mówi: mała przysługa, krótki czas pamiętania o niej. Duża przysługa, długi czas pamiętania o niej. Ktoś nieznający historii mógłby wytrzeszczyć oczy ze zdziwienia, patrząc na to, że w 1985 roku biedna jak mysz kościelna Etiopia, w której ludzie przymierali głodem, wysyła 5000 dolarów na pomoc Meksykowi, który właśnie doświadczył tragicznych skutków trzęsienia ziemi. Gdzie tu logika? Przecież Etiopczycy sami nie mają pieniędzy. Ludność jest biedna, głodna i wiele potrzeb, które posiadają Etiopczycy, nie zostaje w żaden sposób spełnionych. A jednak, żeby zrozumieć tę zagadkę, musimy cofnąć się do 1935 roku. To właśnie wtedy Meksyk wysyła pomoc humanitarną dla Etiopii, która została właśnie zaatakowana przez włoskich faszystów. Etiopia pamiętała. Do podobnej sytuacji doszło w 2007 roku, kiedy Nowy Orlean i wybrzeże Stanów Zjednoczonych zostało mocno poszkodowane przez huragan Katrina. Wtedy na prośbę Nowego Orleanu o wsparcie i pomoc nie odpowiedziało zbyt wiele podmiotów. Zresztą opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno zarzucała opieszałość rządowi Stanów Zjednoczonych na reagowanie na problem. A jednak pojawiło się pewne wsparcie, którego nikt się za mocno nie spodziewał, bo okazało się, że Nowy Orlean został wsparty przez Holendrów. Żeby zrozumieć, dlaczego tak się stało, musimy cofnąć się do 1953 roku, a więc roku, w którym nastąpił bardzo mocny sztorm na Morzu Północnym. Wtedy zalanych zostało ponad 100 hektarów terenów Holandii. Zalane zostały groble, domy i zginęło ponad 2000 obywateli Holandii. I na prośbę o pomoc do społeczności międzynarodowej Holendrów odpowiedział wtedy nie kto inny jak Nowy Orlean właśnie. A więc przez ponad pół wieku Holendrzy pamiętali o wsparciu i pomocy uzyskanej przez Nowoorleańczyków i gdy oni sami byli poszkodowani w związku z huraganem Katrina, Holendrzy jako pierwsi ruszyli im na pomoc. Bardzo interesujących danych dotyczących tego, w jaki sposób działa reguła wzajemności, dostarcza nam badanie amerykańskiego psychologa Denisa Regana, który w 1971 roku przeprowadził następujące badanie. Dwóch badanych oceniało dzieła sztuki, choć tak naprawdę w tym badaniu wcale nie chodziło o ocenę dzieł sztuki. I jedną z osób badanych wcale nie był badany, ale osoba specjalnie w tym celu przez badaczy podstawiona. Przy części z eksperymentów ta podstawiona osoba wychodziła w trakcie badania na chwilę na korytarz i wracała z dwoma butelkami Coca-Coli, jedną dla siebie, drugą dla drugiego badanego. W drugim wariancie ta osoba podstawiona również wychodziła na korytarz, ale wracała z pustymi rękami. Później kierowała do tej osoby badanej prośbę, która związana była z loterią samochodową. Ta osoba, która była badana, mogła pomóc osobie podstawionej w taki sposób, że mogła kupić od niego losy na tą loterię, gdzie każdy z tych losów kosztował 25 centów. Oczywiście została poinformowana, że czym więcej tych losów kupi, tym lepiej dla tej osoby i tym bardziej zwiększy szanse na jej wygraną w loterii, ale oczywiście może robić to w pełnej wolności. Nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, że dużo lepszy wynik uzyskała w grupie
grupie osób, które wcześniej dostały od niej butelkę Coca-Coli. Reguła wzajemności zadziałała. Jednak ciekawe wnioski dostarcza nam drugi pomiar, a mianowicie pomiar sympatii do tej osoby. Okazuje się, że wśród osób, które nie otrzymały od osoby podstawionej butelki Coca-Coli, o wiele większą hojnością wykazywały się osoby, które po prostu bardziej lubiły tego podstawionego człowieka. Natomiast to, co najciekawsze w tej sytuacji, to fakt, że u osób, które otrzymały od niego butelkę Coca-Coli, czyli weszły w działanie reguły wzajemności, sympatia nie miała tutaj absolutnie nic do rzeczy. Reguła wzajemności jest tak silna, że działa niezależnie od tego, czy lubimy daną osobę, czy nie pałamy do niej specjalną sympatią. Czy kojarzysz dziwnie ubranych ludzi, którzy wyglądają, jakby byli ubrani w prześcieradła, chodzą i szantują jakieś nie do końca zrozumiałe słowa? Hare, hare, hare. Ta grupa przez ogół społeczeństwa była uznawana za dziwnie zachowującą się, dziwnie ubierającą i niespecjalnie lubianą. Co w takim razie sprawiło, że osiągnęli tak duży finansowy sukces? Aby zwiększyć skuteczność zbierania datków, wykorzystywali oni regułę wzajemności właśnie. Zanim prosili o wsparcie, dawali coś od siebie. Były to różne rzeczy, takie jak książki, kwiaty albo jakieś kadzidła. Osoba, która otrzymywała coś takiego, nawet jeżeli w pierwszej chwili się wypierała i mówiła, że wcale tego nie chce przyjmować, to na prośbę osoby z Hare Krishna, żeby przyjęła ten dar, ponieważ jest to 100% prezent, a nie nic, co by się związało z koniecznością odpłaty, jednak ulegała tej prośbie i brała podarunek ze strony Hare Krishna, co skutkowało tym, że gdy osoba z Hare Krishna prosiła o datek, to jej skuteczność w uzyskiwaniu pieniędzy była dużo, dużo większa. Ten mechanizm wykorzystywany jest powszechnie w naszej codzienności. Bardzo często, gdy otrzymujemy rachunek w restauracji i do rachunku dodawany jest jakiś mały podarek, na przykład ciastko albo cukierek, badania wykazują, że dzięki takiemu małemu podarkowi jesteśmy o wiele bardziej skorzy do dawania hojnych napiwków. Kolejną przestrzenią, gdzie reguła wzajemności jest bardzo mocno rozpowszechniona, jest polityka. Nie zdajemy sobie sprawy z wielu rzeczy, które dzieją się w kuluarach, ale przecież politycy to ludzie tacy jak my. Czasami za cenę uzyskania korzyści w innym miejscu są w stanie poświęcić coś tutaj i teraz. Reguła wzajemności znajduje również zainteresowanie w poszukiwaniu politycznych sojuszników. Wiele korporacji i firm lobbuje za swoim interesem u polityków, niejednokrotnie wspierając obie strony politycznego sporu. Mają wtedy gwarancję, że reguła wzajemności nastąpi niezależnie od tego, czy wygra jedna czy druga strona, a ich interes tak czy inaczej zostanie zapewniony. Reguła wzajemności wykorzystywana jest również w tak zwanym mechanizmie darmowej próbki. Dostajemy coś na wypróbowanie i czujemy się w pewien sposób zobligowani do tego, żeby za tą przysługę w taki sposób się odwdzięczyć. Niejednokrotnie wykorzystywała to firma Amway, która zrobiła oszałamiającą karierę na całym świecie. Osoba, która była potencjalnym klientem, otrzymywała próbki różnych produktów w tak zwanym kontenerze bag, który zostawał wręczony takiej osobie na okres 24, 36 czy 48 godzin do własnego użytku. Produktów było tak dużo, że osoba nie mogła wykorzystać tego kontenera w 100%. Pracownicy firmy Amway dzięki temu uzyskiwali podwójną korzyść, bo po pierwsze kontener z próbkami produktów, które odzyskiwali, łatwo było uzupełnić i przekazać go komuś innemu, a co więcej, osoby, które otrzymywały próbki produktów, były bardziej skore do tego, żeby nabyć już produkt właściwy. Zresztą reguła wzajemności sprawdza się również w codziennych, prozaicznych sytuacjach. Niesamowita historia pochodzi z czasów I wojny światowej, kiedy jeden z żołnierzy niemieckich udał się na stronę aliancką w celu szpiegowania i wpadł do okopu, w którym znajdował się żołnierz aliancki. Bardzo szybko go rozbroił, ponieważ okazało się, że żołnierz aliancki w tym czasie właśnie spożywał posiłek. Natomiast to, co zrobił żołnierz aliancki, prawdopodobnie uratowało mu życie, ponieważ w jakimś naturalnym ludzkim odruchu, w momencie kiedy został rozbrojony i przyłapany przez żołnierza niemieckiego, wręczył mu kawałek chleba. Żołnierz niemiecki był
pod tak dużym zdziwieniem tego gestu dobroczynności, który otrzymał od swojego przeciwnika, swojego wroga, że nie był w stanie w żaden sposób agresywnie zareagować, obrócił się i wrócił do swojego obozu. Zresztą bardzo ciekawa sytuacja nastąpiła również w 2007 roku, kiedy na uroczysty bankiet wpadł napastnik z bronią i zaczął wszystkim wygrażać dookoła i na prośbę o to, żeby dosiadł się z innymi do stołu, napił się wspólnie z nimi wina i zjadł z nimi ser, zareagował w taki sposób, że przeprosił wszystkich serdecznie i opuścił przyjęcie, nie robiąc nikomu żadnej krzywdy. Czujemy się niewygodnie z nieodwzajemnioną przysługą. Nieodwzajemnienie przysługi drugiego człowieka wiąże się również z ostracyzmem, a nikt przecież nie chce być uznawany za niewdzięcznika, skąpca czy naciągacza. Jak jednak bronić się na osoby, które są nieuczciwe w stosunku do nas? Musimy przede wszystkim rozpoznawać przysługę od chęci wymuszenia czegoś na nas. Jesteśmy winni przysługę w momencie, kiedy ktoś obdarował nas przysługą, ale w momencie, kiedy ktoś stosował nieczyste intencje, musimy z automatu założyć, że nie jesteśmy mu niczego winni. Dlatego przyglądajmy się naszym reakcjom, przyglądajmy się, kiedy w sposób automatyczny odpalają się w nas pewne nawyki, które nakazują nam, żebyśmy rzeczywiście korzystali z reguły wzajemności. Korzystajmy z tego wszystkiego mądrze. Bardzo Ci za dzisiaj dziękuję. Zachęcam Cię do tego, żebyś komentował, w jakich sytuacjach reguła wzajemności zadziałała na Twoją niekorzyść, albo w jakich sytuacjach z reguły wzajemności byłeś w stanie skorzystać Ty i Twoi bliscy. Dzięki. Zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka. Cześć.